I witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym, poprawię tutaj sobie biurko, w kolejnym odcinku Co tam w sieci. Mam nadzieję, że mnie słychać, dajcie znać. Ja też już sprawdzam, czy mnie słychać. W ostatnim momencie mi się udało dotrzeć. To jest 96. już odcinek Co tam w sieci, czyli najświeższa i najciekawsza dawka informacji ze świata kryptowalut, technologii blockchain. Ja się nazywam Patryk Kępiński. Cześć Krzyżak, cześć Krypto Darek. Jeżeli chodzi o dropy, to dropy zostały z 2 tygodni temu wykonane, jeden z tego tygodnia. Resztę zrobię za chwilkę dosłownie, więc nie jest na ciebie. Ostrość nie jest na mnie. Ostrość nie jest na mnie. Niestety powinna już być, więc to jest kwestia chwili. No nic, dzisiaj troszeczkę trochę zamieszania. Cześć Piotr Sobieski, cześć Adam Szewczyk. Kto to jeszcze jest? Cześć Konrad, o Oskar, jak zwykle medialnie. No, niestety czasami tak trzeba, ale nie będę tutaj mówił, że takich tematów nie będzie, bo o wszystkich tematach jak najbardziej sobie porozmawiamy, więc nie musicie się martwić, aż tego sobie tutaj wyłączę niektóre funkcje. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Więc cześć Arkadiusz. Słuchajcie, no co, Bitcoin spada, nie jest, mamy teraz lekkie trochę odbicie, ale może o samym Bitcoinie i o tym, co się dzieje i jakieś tam wróżenie z fusów będzie na samym końcu. A już na samym początku, moi drodzy, przechodzimy sobie, jest, wszystko jest, ok. Więc na samym początku chciałbym wam powiedzieć oczywiście, że standardowo sponsorem dzisiejszego odcinka jest nasza polska giełda Koxy.io, do której oczywiście zachęcam się zarejestrować i pohandlować. Dodatkowo, już wam wspominałem to wielokrotnie, jest taka mikrobramka płatności, dzięki czemu nie musicie podawać nikomu swojego adresu walletu, tylko podajecie swój skrócony link komuś i ktoś może wysłać wam zarówno w Bitcoinie, Litecoinie lub innych kryptowalutach, więc jest to fajne rozwiązanie. Cześć GTX, cześć, witam was serdecznie. Ci, którzy nie oglądali mnie i Majka, ponieważ mamy Bitcoin po godzinach, we wtorki po godzinie 20, już to był drugi odcinek, więc zachęcam was serdecznie do tego, by za tydzień we wtorek o godzinie 20 nas zobaczyć. To jest też bardzo ważna informacja dla was wszystkich, ponieważ za tydzień nie będzie odcinka Co tam w sieci. Wyjeżdżam sobie na krótkie wakacje tygodniowe, więc niestety w czwartek nie będę w stanie tego zrobić. Dlatego jakby ostatni raz na live będziecie mogli mnie zobaczyć w najbliższy wtorek na Facebooku i za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku Kryptoraportu. Tam będziecie mieli przekierowanie do naszego wspólnego live'a. Też poruszamy najciekawsze informacje, trochę więcej dyskusji, rozmów, więc was serdecznie do tego zachęcam. No i słuchajcie, przechodzimy od razu do informacji, bo nie ma co tutaj przedłużać. Bardzo ciekawe informacje. A pierwsza z nich, z naszego polskiego podwórka, dotyczy na stronie comparik.pl. Możecie sobie przeczytać więcej. Oczywiście oficjalne informacje też pojawiły się na fanpage'u, chociażby na Facebooku Komisji Nadzoru Finansowego. Jakby ten mój uśmiech na twarzy nie jest bezprzyczynny z racji tego, że jakby informacja, która dzisiaj się pojawiła, może nie dotyczy żadnych regulacji, ale dotyczy współprac, ponieważ KIR, czyli Krajowa Izba Rozliczeniowa, no i nasz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podpisały porozumienie, wielostronicowe porozumienie o bardzo ważnej współpracy, która ma dotyczyć rozwoju branży fintech i całej infrastruktury polskiego fintechu. No i oczywiście wspierania innowacji na rynku finansowym i to wszystko ma być oparte o technologię blockchain. I mówiąc to bardziej szczegółowo, to KNF i KIR mają stworzyć sandbox, czyli taką piaskownicę, którą już KNF swojego czasu stworzył, czyli takie miejsce, w którym będą mogli realizować właśnie projekty wykorzystujące technologię blockchain. Jednak nie myślcie do końca, jeżeli mówimy tutaj o technologii blockchain, to w większości przypadków każdy z was myśli o decentralizacji, no bo tak, no, najczęściej to się ma, że mówimy blockchain, myślimy Bitcoin, myślimy decentralizacja. Niestety jakby wraz z postępem technologii i z postępem, a może z rozpowszechnianiem się tej technologii blockchain, zaczęto coraz częściej myśleć na temat innych rozwiązań też opartych o technologię blockchain, chociażby tutaj mówimy o Hyperledgerze. No i jakby nic z tym dziwnego, ok, blockchain, Hyperledger, no ale w tym rozwiązaniu generalnie jest kilka innowacji i kilka innych zastosowań, które normalnie nam się kojarzą z technologią blockchain, ponieważ
Tutaj, jeżeli chodzi o Hyperledger, to uczestnicy sieci, czyli chociażby ci, którzy utrzymują tą sieć, muszą być wcześniej, najczęściej są zweryfikowani i posiadają różne ograniczenia uprawnień, czyli to powoduje, że nie mogą oni od razu akceptować transakcji, jakichś rzeczy, zmian w sieci i nanosić te zmiany, więc jakby można powiedzieć, że no mamy do czynienia z prywatnym blockchainem i z jeszcze jakby z dodatkowymi nadzorcami tego całego systemu. Więc można by powiedzieć, że okej, technologia blockchain została tam zastosowana, ponieważ będziemy mieć jakby ciąg przyczynowo-skutkowy, będziemy mieć wszystkie zachowane chronologicznie postępy na temat zmian, edycji i dodawania dokumentów. Jednak to, kto może dodać te dokumenty i kto może zatwierdzić daną zmianę, to już nie jest tak prosto jak w przypadku chociażby naszej publicznej księgi rozrachunkowej, czyli mówimy tutaj o Bitcoinie. Więc tutaj mamy trochę z taką poniekąd i jakby można powiedzieć, i tu w tym momencie oprócz tego, że chcą rozwijać rynek fintech i opierać to wszystko o technologię blockchain, ponieważ no jakby jest to coś nowoczesnego, to tu mamy do czynienia w pewnym momencie, mówiąc tutaj o cytacie, tu przejdziemy sobie do tego cytatu, Jacka Jastrzębskiego, czyli przewodniczącego KNF-u, z potężną dawką hipokryzji, ponieważ możemy sobie przeczytać, że technologia blockchain pozwala tworzyć zaufane struktury danych, a jej zastosowanie w usługach cyfrowych to szansa na wzrost poziomu satysfakcji i bezpieczeństwa klientów. Również w regulacjach technologia blockchain może przyczynić się do zapewnienia przejrzystości oraz dobrej jakości danych, m.in. sprawozdawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich niezaprzeczalności. Czyli, przepraszam, czym jest Bitcoin, jak nie jest właśnie taką przejrzystą księgą rozrachunkową? Dlaczego w takim przypadku, jeżeli mówi to przewodniczący KNF-u, że chce w trosce o bezpieczeństwo i transparentność klientów, aby wszystkie transakcje były przejrzyste i była dobra jakość danych, zabrania rozwoju wielu przedsiębiorstwom i wielu firmom i startupom, które opierają swój biznes o kryptowaluty, i nie mówimy tutaj wyłącznie o Bitcoinie, ale to powiedzmy sobie szczerze, dlaczego nie możemy w takim razie funkcjonować? I podam wam krótki przykład, bo to jest bardzo ważne, bo jakby powiedziałem coś, a nie daję przykładu. I przykład mam bardzo blisko i mogę sypać tak naprawdę z kieszeni wieloma ilościami takich przykładów. Jednym z nich jest przykład, gdzie my mieliśmy akurat też do czynienia, tworząc im rozwiązanie. Jest firma, która stworzyła swój token w zamkniętym swoim ekosystemie, czyli jakby powiedzmy pierwszy etap, czyli zamknięty blockchain, zamknięty swój ekosystem, brak możliwości prania pieniędzy z racji tego, że ten token jest wyłącznie potrzebny do wymiany wartości między użytkownikami i członkami tej infrastruktury. No i potrzebne było im to tylko wyłącznie po to, żeby była przejrzysta i transparentna wymiana właśnie wartości. I wszystko jest full legit, 100% full legit, każdy użytkownik, zanim w ogóle będzie mógł uczestniczyć w tej platformie, musi przejść pewną weryfikację KYC, znaczy no musi przejść, aby jakby móc otrzymywać te tokeny. I najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy chciano podłączyć do tej platformy możliwość zakupu tych tokenów, na zasadzie, znaczy może nawet zakupu, jak w tym całym jakby ekosystemie, wygląda to w ten sposób, że trzeba będzie pobierać abonament. Abonament w normalnym wypadku, tak jak to korzystamy z Netflixa, HBO albo z innych jakichś tam platform, możemy sobie podpiąć kartę po to, żeby z tej karty miesięcznie, nie pamiętając o tym i sobie nie robiąc przelewów, nie tracąc czasu, można automatycznie sobie zlecić taki przelew. No i firma automatycznie to robi za pośrednictwem jakiegoś pośrednika płatności, polskiego pośrednika płatności, których jest wiele. No i w tym przypadku pojawił się ogromny problem z racji tego, że okej, możemy sobie płacić tam kartą, rachunek bankowy jest podpięty, to płatność kartą właśnie
właśnie za pomocą numeru karty jakiejś tam debetowej i numeru CV nie jest możliwe. Po prostu automatycznie ze względu na prowadzony model, i takie są odpowiedzi, ze względu na przez Państwa model biznesowy i prowadzony powiedzmy pomysł, nie jesteśmy w stanie ze względu na polskie regulacje dać możliwości, udostępnić możliwości właśnie płatności za pomocą karty. Więc można powiedzieć, że według mnie jest to bardzo dobra bajka, wracając do tego cytatu tutaj z prezesa, znaczy przepraszam, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, tutaj pan Sałat, oni nie chcą bezpieczeństwa, oni chcą nasze dane i dobrać się do naszych portfeli. No, może nie do końca, nie wiem, czy urwało dźwięk, nie, no jest, wszystko jest okej. Więc może nie do końca, ale bardziej wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z niczym innym, jak, moje zdanie oczywiście, z dobrą bajką przedwyborczą. I za każdym razem, kiedy dochodzi do jakichś wyborów, do Parlamentu Europejskiego, czy do, tutaj będziemy mówić, do Sejmu, czy Senatu i tak dalej, zawsze za każdym razem w tym momencie się uruchamiają jakieś instytucje państwowe i posłowie, którzy chcą czynnie wprowadzić kryptowaluty, chcą wprowadzić technologię blockchain. No jakby wszystko jest tylko po to, żeby pozyskać jakiś tam elektorat, który, przepraszam, który coraz prężniej się rozwija i rozrasta. Więc to jest takie moje zdanie. Zobaczymy, jak to będzie. W przypadku sandboxa KNF-u generalnie nic ciekawego się tam nie wydarzyło, a jeżeli chodzi o rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego dotyczące, chociażby macie teraz przykład, czysty przykład dotyczący BitBeja i Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie to tak naprawdę wszystko za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego. BOŚ Bank musiał wymówić umowę BitBejowi, co jakby taka lawina cała się nałożyła razem z Igorią. No i BitBej teraz cierpi jutro, tak? Jutro bodajże ma on uruchomić już swoje płatności, możliwość płacenia za pomocą przelewów. No ale wiecie, jest to duży problem. Pan Salad, Łódź wita. Cześć. Cześć, witam cię serdecznie. Witam, Łódź Rules, no luck. Super, cieszę się, że mam trochę osób tutaj z Łodzi, ale skąd też jesteście? Pewnie nie tylko z Polski, bo tak zauważyłem ze statystyk. No i co wy o tym sądzicie generalnie, bo bardzo mnie interesuje też wasze zdanie na temat tego, czy to co ja powiedziałem, jaką wyraziłem opinię, jest prawdą, czy generalnie mają coś dobrego w tym kierunku zrobić. Według mnie nic za bardzo dobrego się nie wydarzy, oprócz tego, że po prostu powstało kolejne piękne porozumienie i kolejna została wydana masa pieniędzy na stworzenie jakichś tam sztucznych stanowisk, które nic nie przyniosą za specjalnie, z racji tego, że chociażby ludzie, którzy tam zasiadają, niekoniecznie, a w dużej większości nie mają pojęcia na temat tej technologii i to tyle. No i teraz, żeby jeszcze bardziej się zdenerwować, może na samym początku, kto chciał z was kiedykolwiek mieszkać w Portugalii? Więc jeżeli ktoś z was miał takie plany, ale miał zbyt dużo kontrargumentów, to może po tej wiadomości będziecie jednak bardziej przekonani do tego, żeby wyjechać z tego kraju. To chociażby może się wydarzyć prędzej niż później, bo jeżeli się okaże, że będziemy płacić w przyszłości więcej podatków niż zarabiać, to na pewno to będzie jednym z kluczowych rzeczy, które spowodują i wydarzeń, które spowodują, że będziemy mogli opuścić naszą ojczyznę. Broker odszkodowań. Według mnie nic się nie zmieni. Pieniądze zostaną wydane na głupie nowe stanowiska. Dokładnie. BitBej uruchamia płatność dopiero w poniedziałek. A właśnie, to jest poniedziałek 2 września. No to trochę jeszcze przed nimi. No ale widzicie, bardzo duży problem jest generalnie z założeniem nowych rachunków bankowych. To nie jest taki prosty proces. Uwierzcie mi, tak samo jeżeli chodzi o chociażby podpięcie karty. No, w Polsce nie ma pośrednika płatności, który mógłby takie coś udostępnić. A jeżeli ktoś z takiego czegoś korzysta, to lepiej, żeby się nie chwalił nigdzie, że korzysta z tych, że jakby za pomocą tego kupuje, nabywa jakieś tokeny w swoim systemie albo kupuje bitcoina. Dobra, była przerwa na zamoczenie ust. No i wracamy do tej Portugalii, słuchajcie, bo portugalski urząd skarbowy wyjaśnił, że zarówno handel kryptowalutami, jak i
płatność kryptowalutami nie będzie opodatkowana w tym kraju. Jest to informacja z 26 sierpnia. Dzisiaj mamy 29, natomiast jakby ta informacja dopiero krąży po świecie. I według właśnie takiego raportu, który był tam przygotowany przez gazetę biznesową, i tutaj jeszcze jest taki prawdziwy dokument, generalnie skąd to wszystko wynikło. Portugalski organ podatkowy i celny potwierdził, że transakcje lub płatność właśnie kryptowalutami są zwolnione i wszystko to było spowodowane tym, że Urząd Skarbowy przekazał wyjaśnienia lokalnej kopalni kryptowalut, publikując właśnie taki oficjalny dokument orzeczenia, i on tam stwierdza, że wymiana kryptowalut na pieniądze fiat jest wolna od podatku VAT, dodając, że użytkownicy kryptowalut nie muszą płacić żadnego podatku dochodowego. Słuchajcie, to jest piękna informacja. Gdyby tak było w Polsce, to uwierzcie mi, że można było, uwierzcie mi, że dzięki takiej sytuacji akceptacja w ogóle kryptowalut i płatności kryptowalutami by wzrosła momentalnie. Dlaczego? No dlatego, że nikt nie chce płacić nadmiernie VAT-u. Jeżeli ktoś prowadzi działalność, właśnie kto z Was może prowadzić działalność gospodarczą, no to wie najlepiej, ile takiego podatku, jeszcze jeżeli kogoś zatrudnia, to wie, ile takiego podatku musi miesięcznie odprowadzać. I niestety, jak źle nasz ten podatek i nasz tak jakby haracz, no bo nic innego, jest źle rozdysponowywany w naszym państwie. No ale nie będziemy płakać tutaj na państwo, nie ma tutaj gadać, bo generalnie nic za specjalnie nie zmienimy. Wiemy o tym dobrze, że cokolwiek byśmy robili, jakie inicjatywy byśmy tworzyli, to i tak na marne. Dlatego jakby przechodząc dalej do tej informacji, generalnie w 2015 w jaki sposób to się stało w ogóle, bo ten Urząd Skarbowy, Portugalski Urząd Skarbowy, przytoczył orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2015 roku dotyczące sprawy takiego szwedzkiego portalu bitcoin.se i jego moderatora Davida Hedquista. I tam wtedy sąd zatwierdził, że bitcoin jest środkiem płatniczym i dlatego wymiana powinna podlegać zwolnieniu z podatku VAT, no ponieważ środki płatnicze są zwolnione z podatku VAT. Jednak szwedzki Urząd Skarbowy następnie sprzeciwił się orzeczeniu, twierdząc, że sąd nie w pełni zrozumiał sprawę. No oczywiście, że źle zrozumiał, no bo kto nakarmi właśnie tego państwowego tasiemca, bo chyba to właśnie tak jest najlepsze określenie, jak państwowy tasiemiec. Więc Urząd Skarbowy w przypadku Portugalii, nie wiem, czy zrobił to celowo, zrobił to z premedytacją, dobrze to przemyślając, czy po prostu podjęli głupią decyzję, patrząc pod względem zarobku pozyskanego właśnie z takiego podatku VAT przy wymianie. Właśnie, niech Bóg ich błogosławi, dobrze to powiedziałeś, niech Bóg ich błogosławi, bo można by powiedzieć, że to jest mega rozwiązanie. No, więc słuchajcie, no jakby wnioski z tego wydarzenia, w Polsce jest dalej piach, nędza i brak regulacji, w Portugalii natomiast już Urząd Skarbowy wie, jasno i klarownie, jak rozliczać kryptowaluty. No i to daje właśnie w Portugalii dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój swojego biznesu. No bo nie ukrywajmy, że w tym kierunku zmierzamy. Znowu przed nami będzie kolejna hossa, znowu będziemy mieć napływ nowego sprzętu do kopania. Będziemy mieć coraz więcej firm, które będą chciały tworzyć swoje własne infrastruktury. Inwestycje w Bitcoina, w inne kryptowaluty, to uważam, że jest jeszcze taki zalążek tego, co przed nami będzie. Wydaje mi się, że rok 2020, a na pewno 2021, to będzie ogromny przełom i o wiele, wiele więcej osób będzie chciało w niego inwestować. Obecnie już bardzo dużo jest takich dużych firm i dużych, powiedzmy, majętnych biznesmenów, którzy dużą część swoich oszczędności albo jakieś inwestycje przerzucają właśnie na kryptowaluty. I nie mówię tego tutaj, nie są informacje wyssane z palca, ponieważ coraz częściej jakby do mnie trafiają takie zapytania też na temat chociażby wymiany dużej ilości kryptowalut, znaczy bardziej dużej ilości zakupu Bitcoina. Takich informacji jest coraz więcej, to też powoduje, że jakby coraz bardziej takie tak zwane może małe, średnie, grube ryby, takie karpie, próbują się przygotować do
do potencjalnej przyszłej hossy. Witam, Binance Lending, o co w tym chodzi? No i jeżeli chodzi o Binance Lending, to będzie po następnej informacji. Teraz idziemy sobie do Craiga Wrighta, który musi oddać swoje aż 50% pozyskanych bitcoinów. No i jakby, czy jeżeli nie wiecie o tej informacji, nie wiecie o tej sytuacji, to wam opowiadam. Bardzo ciekawa informacja, ponieważ zakończył się, znaczy jakby został ogłoszony wyrok w sprawie między Craigiem Wrightem a Irem Kleinmanem. A Ira Kleinman, czyli Irek, można tak powiedzieć, jest to brat zmarłego partnera Wrighta, czyli Davida Kleinmana. I złożył on pozew, w którym domagał się on 10 miliardów dolarów odszkodowania w przypadku stwierdzenia sprzeniewierzenia kapitału Kleinmana. I Kleinman to był wspólnik Wrighta w czasach 2012-2013 i nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, bo to od 2009 można by nawet powiedzieć, w czasach, kiedy ogłoszono manifest Bitcoina. I Kleinman był zapalonym fanem kryptografii, członkiem listy mailingowej, za pomocą której właśnie Satoshi po raz pierwszy ogłosił powstanie Bitcoina, więc to, co wam dopiero teraz powiedziałem. I zawodowo on zajmował się szyfrowaniem i oprogramowaniem dla firm. Zginął w bardzo dziwnych okolicznościach, ponieważ zginął w swoim mieszkaniu między butelkami z alkoholem i z załadowanym pistoletem. W materacu była dziura po strzale. No ale żadnych kul, niczego nie znaleziono. Więc dziwnie on zginął. Czy to Wright go zabił? Raczej nie sądzę. Jednakże tajemniczy aspekt powstaje, że bitcoiny, które posiadał właśnie Kleinman, przejął Wright. I obaj panowie wspólnie sobie razem pracowali. Bardzo dobrze się właśnie znali. Tylko czy na tyle się dobrze znali, żeby Kleinman nie zabezpieczył chociażby swojej rodziny, swojego brata albo kogoś innego na wypadek swojej śmierci i przekazania kluczy prywatnych z tymi walletami, z ogromną ilością bitcoinów, to aż obrzydliwą ogromną ilością bitcoinów, patrząc w dzisiejszych czasach, no nie ukrywajmy, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z 10 miliardami dolarów, moi drodzy, to co byście właśnie zrobili, mając 10 miliardów dolarów, nie milionów, tylko 10 miliardów dolarów, bo ja sam powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie na ten moment pomyśleć, co bym mógł zrobić, mając 10 miliardów dolarów, bo za 10 miliardów dolarów nawet nie wiem, czy byśmy w stanie mogli kupić w tym momencie kryptowaluty, albo jakbyśmy mieli to w bitach wszystko, no bo to będzie wszystko w bitcoinach miało być oddane, to nawet byśmy nie byli w stanie tego sprzedać i na rynkach. Oprócz tego, że możemy sobie tam patrzeć, że na kapitalizacja rynku jest dosyć duża to i jakby dominacja Bitcoina też, to nie zmienia to faktu, że jakby rynek w większości, jeżeli chodzi o wolumeny giełd, są mega zakłamane, o czym gadaliśmy jakieś 5 odcinków, 6 odcinków temu, też właśnie na w co tam sieci. I generalnie można przyjąć, że nie dałoby się sprzedać na ten moment na wolnym rynku bitcoinów o wartości nominalnej w dolarze 10 miliardów dolarów. Więc, ale nie piszecie właśnie, piszcie, co byście zrobili, jeżeli byście mieli te 10 miliardów dolarów. Jestem bardzo ciekaw waszych pomysłów. No i dobra, idziemy sobie dalej. Generalnie ważnym aspektem w tej sprawie było zeznanie twórcy BitMessage, czyli Jonathana Warrena, który był twórcą komunikatora właśnie tego BitMessage, czyli takiego monitora peer-to-peer, który udowodnił Warrenowi, że jakby rozmowy z Kleinmanem, między Wrightem a Kleinmanem były sfałszowane, ponieważ tak zeznał ten właśnie właściciel Jonathan Warren, twórca tego komunikatora, że w momencie, kiedy daty, które były podane na komunikatorze, na pewno są przerobione z racji tego, że w tym momencie komunikator, w tych czasach komunikator jeszcze publicznie nigdzie nie istniał i nikt z niego nie mógł korzystać. No i dobra, no i jakby do sedna sprawy. Na ten moment, jeżeli chodzi o sąd federalny na Florydzie,
uznał, że Wright jest winny i musi oddać te 10 miliardów dolarów w Bitcoinie i z racji tego, że Wright wielokrotnie już kłamał w tej sprawie, a jeszcze kretyn się wcześniej chwalił, że on jest Satoshi Nakamoto i ma te środki, jakby pogrążyło go w 100%, no bo jeżeli mówi wcześniej publicznie, że on ma te środki, po czym przychodzi do sprawy, oddaj te środki i mówi, że jednak tych środków nie mam, to teraz mówisz, że te środki może udowodnić, że je ma dopiero w 2020 roku, słuchajcie, czyli za rok dopiero będzie mógł udowodnić, że te środki na pewno ma. Więc to jest no, straszna głupota. Oczywiście się próbował potem tłumaczyć, tutaj sobie przejdźmy do tej informacji tutaj, w Modern Consensus zrobił, to był jedyny wywiad z nim tam, w którym to powiedział na temat swojej tej właśnie porażki prawnej przeciwko Irze Kleiman, czy Ira Kleiman, twierdząc, że ten werdykt może obniżyć cenę Bitcoina, ponieważ jeżeli chodzi o Irę Kleiman, jest na tyle głupi i ograniczony, że on będzie chciał te właśnie wszystkie Bitcoiny automatycznie sprzedać. No na pewno, gdybyśmy w jednym momencie chcieli 10 miliardów dolarów w postaci Bitcoina sprzedać do fiata, no nie ukrywajmy, że może nawet by był dosyć duży problem w ogóle przejść do fiata. Nie wiem, czy aż taką ilość fiatów by giełdy dysponowały. To jest pierwsza rzecz. A druga, no flash crash by się bardzo spokojnie mógł powstać. No to by była mega okazja dla nas wszystkich tak naprawdę. Ustawić tylko zlecenia sobie na niskich wartościach Bitcoina i czekać tylko, aż rynek będzie leciał w dół, a my będziemy mogli no, posiąść Bitcoina za dolara, 10 dolarów lub nawet 1000 dolarów. Było już pasywne zarabianie na Binance? Nie było. Spokojnie, właśnie idziemy do tego pasywnego na Binance zarabiania, więc nie było tutaj clickbaita. Właśnie już, jak tak mówicie, to i właśnie teraz przechodzimy. No i przechodzimy sobie do właśnie tego, tej pasywki na Binance. Dlatego w 2020 Piotr, bo jeszcze tyle czasu zajmie mu odszyfrowanie dysku Satoshiego. No, jest to dobry pomysł, ale czy nie uważasz, że dysk Satoshiego też mógł być zaszyfrowany na tyle, że nie odszyfruje go nigdy? A Piotr, wybudowałbyś kilka bunkrów. No, w sumie też fajne rozwiązanie. Stworzyć sobie, o, na przykład za takie pieniądze można byłoby sobie stworzyć, słuchajcie, podziemne miasto ze swoją całym ekosystemem, roślinami i tak dalej. No, ale z drugiej strony za takie pieniądze można byłoby też pomyśleć o wykupieniu z jakiejś swojej wyspy i tam dopiero tworzyć swój własny świat. Choć czy nie byłoby to zbyt nudne, bycie królem wszystkiego? No, zobaczymy. No. Też posiadanie wszystkiego w dolarach może nie jest zbyt mądre, ale o tym to sobie pogadamy na samym końcu, czyli kryzys a Bitcoin, bo o tym będziemy rozmawiać dzisiaj na pewno i będziemy bardziej luźniej o tym rozmawiać. Dobra, idziemy sobie, słuchajcie, do tego pasywnego zarabiania na Binance i nie jest to, mówię, clickbait, ponieważ Binance 28, czyli wczoraj o godzinie 4 naszego czasu uruchomił usługę Binance Lending, czyli usługę, w której będzie można sobie powiększyć swoje fundusze w zamian za to, że będziemy pożyczać nasze zdeponowane środki w postaci Binance Coina, USDT czy Ethereum Classic. Będziemy pożyczać na 14 dni Binance'owi i Binance będzie nam w zamian za to wypłacał profit. Więc najlepszy profit można by byłoby rzec, żeby był w postaci najbezpieczniejszy, by był w dolarze tetherowym albo i w Binance Coinie, choć patrząc po ostatnich ruchach kursu Binance'a, no to tutaj mogło być to trochę niebezpieczne, więc uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przejść do Tethera, choć ci, którzy na przykład Ethereum Classic mają, no to na Ethereum Classic ostatnio takie dosyć mocne wzrosty były. Oprócz, no, były i tyle, no może tak. No dobra, ale przejdźmy sobie do szczegółów. Jeżeli chodzi o taką roczną stopę procentowania, więc musicie mieć świadomość, że to nie jest to, że będziecie mieć 15% w ciągu 14 dni, bo to jest tylko roczna stopa procentowania. Czyli w przypadku, gdybyśmy pożyczali Binance Coiny Binance'owi, będziemy dostawać 15%, jeżeli będzie dolar tetherowy, to będzie 10%. O, przepraszam, muszę wyciszyć telefon, nie wyciszyłem go. I będzie mi tu zaraz dzwonił jeszcze raz. I w przypadku ETC, czyli Ethereum Classic, jest to 7%. No i ten czas właśnie działania jest 14 dni. Wczoraj się odbyła pierwsza próbna taka testowa wersja tego produktu, bo tam sam Binance
określił, że na razie przetestują i jeżeli chodzi o wartości, czyli 15, 10 i 7, to jeszcze przed nami, to jeszcze dużo przed nami i może się okazać, że jeszcze się dużo zmieni pod względem tych procentów, czasu i tak dalej. No i przejdźmy sobie teraz do, jak to działa, no bo powiedziałem Wam, że 15%, 10, 7, no a generalnie to ile z tego zysku? Więc można sobie wyliczyć to w bardzo prosty sposób, że jeżeli mamy użytkownika i każdy użytkownik subskrybuje 10 partii, czyli jedna partia, bo tam było to podzielone wszystko na partie, jedna partia to jest 10, 100 Binance Coinów. Czyli jeżeli mamy, damy sobie przykład chociażby, nie wiem, 10 partii po 100 Binance Coinów, dobrze mówię, 10 partii pożyczek, tak. To w tym przypadku, jeżeli będziemy mieć tu wychodzi około, słuchajcie, jakbyśmy sobie to przeliczyli, może przejdźmy sobie do przeliczenia, to będzie to najlepsze rozwiązanie. Weźmy sobie teraz tutaj kalkulator, zobaczmy sobie, ile ten Binance dzisiaj sobie stoi, albo kto z Was może powiedzieć, ile Binance obecnie kosztuje. To kto pierwszy, to dostanie ode mnie giveawaya w Litecoinie. W dolarze poproszę. Albo nie w dolarze, tak, w dolarze. A najlepiej jak mi przeliczyć, $21, dobra, już jest, okej, okay. $21, dzięki, 29, no to ej, słuchajcie, tutaj się robi rozbieżność, no to mam sprawdzić, kto mi poda dobrą cenę, no panowie, tak się nie bawimy, więc teraz ja muszę wejść i sprawdzić Binance Coina, dobra, sprawdzam sobie BNB, cryptocurrency do Tethera. 22.0. Kto podał $22? Dobra, Krypto Darek, byłeś pierwszy, więc Krypto Darek, dostaniesz ode mnie, Ireneusz, dobrze, już, źle mi się wcisnęło. Dobra, no 9, a 1, no kurczę, powiem Ci, że blisko koło siebie nie są. No dobra, ale generalnie, jakbyśmy sobie to przeliczyli, czekajcie sobie, odblokuję telefon. Niestety Samsung po pół roku i jego czytnik linii papilarnych to już jest bardzo zła rzecz. Dobra, 21, dzisiaj mamy 3,90, sobie zaokrąglajmy tam 3,95 i razy, moi drodzy, w tym przypadku byśmy mieli 10 partii pożyczek. Zrobię jeszcze to, sprawdźmy. No dobra, czyli mamy 10 partii pożyczek, czyli razy 100, czyli mamy tak, czyli inwestując, moi drodzy, 8290 zł, zyskacie w ciągu 14 dni czyli na 10 tysięcy niecałe, znaczy no dobra, na 9 tysięcy macie 42 zł zysku. Więc no jest to jakaś pasywka z jednej strony, no słuchajcie, ale to było w przypadku Binance'a, więc to było 15%, więc w przypadku Tethera byśmy mieli jeszcze mniejszą stopę zwrotu, więc tutaj moglibyśmy, a tam było pokazane nawet 38 centów za jednego lota, czyli przy inwestycji $100 mamy 38 centów. No więc jest to dosyć kiepski wynik, ale z drugiej strony no, zawsze jakaś pasywka. No, jeżeli ktoś z Was ma $1000, no to będzie po 14 dniach przy $1000 miał już, uwaga, $3.80 więcej. No, na pewno jest to lepiej niż w przypadku lokat czy czegokolwiek, a na pewno w USDT jest to ok. No ale teraz pytanie, czy dla każdego, i uważam, że tutaj hasło nie dla psa kiełbasa jest idealnym rozwiązaniem, idealnym określeniem, ponieważ pierwsza partia już poszła i ona wyglądała tak, możecie to sobie właśnie na Binance.com, na landing products, albo sobie w produkty wejdziecie na, to też, no, też to sobie to znajdziecie tutaj na głównej stronie Binance'a, macie landing i produkty, więc zobaczycie sobie te wszystkie trzy statystyki. Wszystko zaczęło się o 4 w nocy, jeżeli chodzi o Binance, to 502 userów zamknęło, jakby wykorzystało tego maksa w ciągu 16 sekund. Potem jeżeli chodzi o 10 milionów dolarów, to zostały zamknięte w 3 minuty 24 sekundy.
ATC, no tutaj trochę było gorzej, bo w 9 minut 48 sekund. Więc jakby dzieje się to samo, co w przypadku chociażby pamiętnych wróżb McAfee'ego, który mówił, że ten projekt ma ogromny potencjał i pamiętacie, wtedy wszyscy walczyli, bili się o to, żeby się dostać i zakupić ten, tą kryptowalutę. Tak samo tutaj, kto pierwszy, ten lepszy. I tak jak rozmawiałem z Mike'iem podczas wtorkowej audycji, to było bardziej skierowane dla jakby rynku chińskiego, patrząc pod względem czasowym niż dla Ameryki. No a dla nas, Polaków, było to no, bardzo nierealne ze względu na to, że niektórzy nie idą spać, no to o czwarte mają bardzo słabą reakcję, a ci, którzy spali, no to żeby wstać i wszystko to ogarnąć będzie też ciężko, więc może w przyszłości, no bo jakby tak jak wam powiedziałem, to nie jest jeszcze koniec. Przed nami jeszcze będą nowe aktualizacje tego, to był wyłącznie test. I teraz oczywiście pytanie, bo padły takie artykuły, pojawiły się takie artykuły, czy tutaj chociażby, czy kryptolokaty Binance Lending to scam? Polecam w ogóle na tą stronę zrozumieć Bitcoina, bo Piotr Misiurek, który no, jest od wielu, wielu lat na rynku Bitcoina i prowadził chociażby swojego czasu blockchain meetup w Łodzi, jest dobrym znawcą, zna się bardzo dobrze na temacie kryptowalut i bardzo fajnie to opisał, więc polecam wam, mogę wam wysłać nawet w tym momencie, wyślę wam link do tego, żebyście sobie zapisali tam w komentarzu, oczywiście dla tych, którzy będą oglądać później, też wam to dam. Tam jest właśnie wszystko opisane na ten temat, ponieważ pojawiły się na niektórych polskich portalach informacje na temat tego, że to jest przecież scam, że to jest niemożliwe. Nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie spojrzymy, słuchajcie, w prosty sposób, w jaki sposób Binance ma nam oddać z procentem te środki. Po pierwsze, to było idealne rozwiązanie dla Binance, żeby w sposób oficjalny można było operować środkami swoich klientów, którzy i tak ze względu na lenistwo, ze względu na brak wystarczającej wiedzy, żeby przesłać te środki sobie na swoje wallety prywatne, zostawiają te środki na tej giełdzie. Więc no, często giełdy bez pytania dysponują tymi środkami w celach zarobkowych. W przypadku tutaj Binance, jeżeli będzie miał swoją dźwignię, a już ogłosił, z ostatnich, najnowszych informacji, to były informacje z dzisiaj nawet można by powiedzieć, bo dzisiaj był live z Changpeng Zhao, czyli CEO Binance'a, na temat właśnie ważnych informacji i wydarzeń, które mają mieć miejsce w najbliższym czasie na platformie Binance. No ale zaraz o tym sobie opowiem, bo powiedział, że już niedługo, wkrótce, czyli w ciągu najbliższych tygodni ma się pojawić właśnie platforma już futures na Binance, czyli będzie można sobie bawić się tymi kontraktami. I teraz tak, musicie mieć świadomość, że jeżeli chodzi o dźwignię, to w większości przypadków, nawet w 99,9% przypadków, dźwignie zarabiają najczęściej na tym, że pozyskują środki utracone przez klientów. I tak naprawdę nie ma nigdy takiej proporcji, że więcej ludzie zarabiają niż i klienci zarabiają niż dana dźwignia ma zysku, więc żeby to było opłacalne, więc najczęściej to jest taka proporcja 80 do 20, nawet 90 do 10, więc Binance, dając nam takie ochłapy w postaci 10% w skali roku, jest nam spokojnie w stanie to oddać, bo na tym po prostu super zarabiają. I to jest kluczowa rzecz. Czy mogę od początku? Będziesz mógł od początku, w sumie dosłownie niedługo, bo niedługo będziemy kończyć. No i dlatego jakby nie można powiedzieć, że jest to scam, ponieważ jest to mega mądrze rozwiązana sytuacja, jeżeli chodzi skąd pozyskać kapitał na dźwignię. I proszę, voilà, jest. Po prostu stworzyli pożyczki, czyli lokaty na kryptowalutach. Generalnie Binance, wydaje mi się, że w ciągu kilku lat, jeżeli będzie ten postęp tak szybki, tak wzrostowy, jak robią to teraz, jeżeli chodzi o całą korporację Binance i wszystkie przedsięwzięcia Binance, to Binance stanie się w krótkim czasie wirtualnym albo nowej ery generacji bankiem, bo inaczej nie będzie można tego nazwać, albo ogromną instytucją finansową. Już teraz można ją poniekąd nazywać instytucją finansową, a no
za kilka lat może się naprawdę dużo wydarzyć. No chyba, że Binance w pewnym momencie by się zeskamił i okradłby wszystkich użytkowników ze swoich środków. No to uwierzcie mi, że Mt. Gox to przy tym to by był chyba pikuś i nie wiem, czy nie byłoby masowego skakania z wieżowców i sam rynek by się mógł bardzo mocno załamać. No ale nie ukrywajmy też, że byłoby ciężko takie pieniądze w ogóle gdziekolwiek przechować, spieniężyć i ukryć, więc raczej takiej sytuacji nie będzie. No ale wracając do najnowszych informacji, jeżeli chodzi o mam nadzieję, że nie mogę sobie zaznaczyć. Wyślę Wam potem ten link, bo mi notatnik po prostu nie pozwala tego skopiować w tym momencie. Dotyczący ostatniego live'a, to powiedział on, zadeklarował właśnie CEO Binance'a, że jakby nie ma szczególnej daty powstania tej platformy, jednak powiedział, że ujrzy ona światło właśnie dzienne w najbliższych tygodniach i powiedział, że zainwestowali oni również w dwie platformy kontraktów terminowych, w jedną w formie nabytku, a drugą chcieli po prostu mieć jakby ten pomysł, który opracowała ta platforma na swoim podwórku i to przejąć, nie? No, wydaje mi się, że tak, jedynym rozwiązaniem, żeby uciec, to by było na Księżyc albo na Marsa, albo jeszcze na jakąś inną planetę. To by było jedyne słuszne, moi drodzy, rozwiązanie. No i słuchajcie, idziemy sobie do jeszcze jednej ciekawej informacji. Mam nadzieję, że sobie tutaj tylko przerzucić. Gdzie tutaj ona mi się podziała? Jest. No a tutaj będzie to informacja dotycząca Witalika Buterina, który jest przerażony. To jest ze strony skompari.pl, informacja z wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, ale jest dosyć hot news, jeżeli chodzi o informacje dotyczące zapychaniem się sieci Ethereum. I już w ubiegłym tygodniu właśnie Witalik Buterin wyraził swoje bardzo ogromne obawy na temat skalowania sieci ETH i uważa, że może się tak wydarzyć, że w najbliższym czasie transakcje na sieci Ethereum mogą wzrosnąć 2, 3, 4 nawet krotnie, co spowoduje na pewno zmniejszenie zainteresowania pod względem tokenizacji i tworzenia tokenów opartych o ERC20 i przerzuceniu się na inne rozwiązania. Niestety jednak, jeżeli byśmy spojrzeli na to pod względem takim czysto praktycznym, to wątpię, żeby w najbliższym czasie taki EOS, nie wiem, Waves chociaż, albo nie wiem, jeszcze inne platformy, które tak, chyba że odpalą, ale już jeżeli chodzi o forka, pojawiła się informacja również, że fork zostanie przełożony. Jakby nie ma co się dziwić, słuchajcie, bo rzecz to jest normalna. Jeżeli Ethereum Foundation informuje o jakimś domniemanym planie zrobienia forka w danym dniu, to trzeba sobie do tego doliczyć spokojnie jakieś 3-4 miesiące. To jest trochę tak jak obietnice naszego polskiego rządu. Więc tak, odkładają, bo to musi działać, inaczej lipa, to prawda, tylko że to po co strzelać takimi głupimi datami? No bo można coś zaplanować naprawdę solidnie i wiedzieć, na przykład, nie wiem, jeżeli chociażby wykonujesz jakąś rzecz swojemu klientowi, obojętnie, jakąś, którą usługę, no i masz na przykład, wiesz, że zrobisz to w 10 dni, no to nie mówisz mu, że proszę pana, ja to zrobię w 10 dni, tylko mówisz mu, proszę pana, zrobię to w 14 dni. No musisz sobie wziąć pod uwagę, że nie wiem, przyjdzie jeden dzień, w którym nie będziesz mógł tego zrobić, bo na przykład coś się wydarzy, przyjdzie drugi dzień, coś się wydarzy i sumarycznie lepiej klientowi powiedzieć, że to robi 14 dni, po to, że jeżeli zrobisz to w 10 dni, to oddasz mu to wcześniej, klient będzie zadowolony, albo oddasz mu na czas. I też będzie zadowolony, ale nie będzie wkurzony, ani nie będzie cię ciągnął do odpowiedzialności pod względem jakichś kar umownych i zmniejszenia twojego wynagrodzenia, bo się spóźniłeś. Więc no to jest prosta logika, więc mogliby to samo oni zrobić. No ale wracając do samego tego Witalika i do samych rozwiązań, to musimy też pamiętać, że obecnie jest bardzo mało deweloperów, a w Polsce to na palcach u jednej ręki można to zliczyć, jeżeli chodzi o deweloperów EOS-a i chociażby Trona, choć Tron jest kopią Ethereum, więc można powiedzieć, że byłoby to prostsze do zaimplementowania. Jednak jakby tworzenie smart kontraktu na tokenów, znaczy smart kontraktów opartych o Ethereum jest bardzo proste
I jest to bardzo korzystne dla wszystkich projektów ICO, STO, mówimy tutaj o tenach właśnie tokenach security, equity, gdzie naszym celem jest stworzenie tokenu wewnątrz jakiejś infrastruktury, jakiegoś ekosystemu do wymiany wartości i pozyskania, powiedzmy, środków. Więc to będzie problem. No, niby jest to C++, ale nie jest to do końca tylko C++, bo jakby ja nie jestem programistą, więc nie mogę się na ten temat wypowiadać i nie będę się mądrzył, ale z tego, co wiem od naszych programistów, no to nie jest to takie C++ do końca, więc mówimy tutaj chociażby o repozytoriach, których jest mało i też jakby osób, które się znają w tym temacie, też jest mało, które mogą pomóc. A jeżeli chodzi o Ethereum i Solidity język, no to już mamy bardzo dużo instrukcji tak zwanych obsługi, gdzie nawet taki laik początkujący potrafi to zrobić. No a nie ukrywamy, że w przypadku jakichś projektów ICO, stworzenie jakiejś infrastruktury, liczą się koszta. Więc jeżeli na stworzenie czegoś na RC20 potrzebujemy, nie wiem, dychę, 10 tysięcy złotych, a na stworzenie czegoś na osie potrzebujemy 100 tysięcy złotych, no to rachunek jest prosty i wybór jest jeszcze bardziej prostszy. A propos sieci samej, jeżeli chodzi o sieć, no to jakby powodem obecnym zapychania się sieci jest Tether. Bo jak w przypadku 2 lat wstecz mieliśmy do czynienia z CryptoKitties, potem właśnie z ICOs, tak teraz mamy do czynienia właśnie z Tetherem. I jeżeli chodzi o Tethera, to oprócz tego fajne są statystyki do przechowywania, jeżeli chodzi o Tethera, to tutaj pokazuję, kto najwięcej tych tokenów USDT opartych o ERC20 posiada. Możemy zobaczyć, że Huobi ma 13% całego rynku, Binance ma 10%, potem na następnym rynku ma Huobi, Bittrex, więc można by rzec, że te other accounts, no to tutaj Huobi wygrywa. No ale łączny total supply to jest, słuchajcie, tylko 1 550 000 000 dolarów, znaczy dolarów tetherowych. Natomiast jak sobie przejdziemy do dolara tetherowego opartego na Omni, czyli na pierwsze rozwiązanie, no to tutaj mamy do czynienia z 2 miliardami i 500 milionami dolarów tetherowych. Więc jakby ta proporcja już się zmienia i jeżeli to pójdzie dalej, to będzie coraz większy problem, choć uważam, że problem z siecią, choć uważam, że jeżeli chodzi o tethera opartego o ERC20, to jest super rozwiązanie, bo nie ukrywajmy, że zwróćmy uwagę też na to, że jednak jeżeli chodzi o obsługę walletów i dostępność walletów, no to tokeny oparte, wallety, które wspierają tokeny oparte o ERC20, jest multum. Walletów, które obsługują Omni, nie. Proste rozwiązanie i prosta odpowiedź, moi drodzy. No i przechodzimy sobie, słuchajcie, jeszcze sobie tylko wrzucę tutaj pełny ekran, żeby mnie było widać. I wrzucę sobie w międzyczasie, odpalimy sobie Trading View, bo Trading View będzie nam dzisiaj potrzebny. Nie wiem, czy to z ostrością dzisiaj jest naprawdę taki problem. No słuchajcie, z ostrością jest dzisiaj mega problem, ale nie jestem w stanie chyba tego problemu naprawić. Ale może mi się uda. O, słuchajcie, teraz trochę powinno być lepiej. Trochę powinno być teraz lepiej. Więc można powiedzieć, że ten rozmazany obraz niestety był spowodowany znowu jakimiś durnymi ustawieniami kamery. Ale tak się dzieje, jak się kamerę zmienia i nie zna się ustawień jej do końca. Ale trzeba było kupić sprzęt, niestety sprzęt się zużywa i moja długowieczna kamera, na której można powiedzieć, że ten kanał był rozkręcany, czyli kamera internetowa Logitecha, po prostu wyzionęła ducha i powiedziała, że już więcej z Kryptoraportem nie chce współpracować, ale przejechała ona całą Polskę, jeżeli chodzi o konferencję, więc mogę powiedzieć, że na siebie zarobiła, tak w cudzysłowie. Przejdźmy sobie do Bitcoina, bo będę chciał, a myślałem, że mi wzrok siada. No właśnie, Ireneusz, was przepraszam. No mam nadzieję, że nie będzie dislajków za to, że jest obraz nieostry, bo tu bardziej ważna jest ta treść i dyskusja z wami, nie? Co tutaj Marcin Chmielewski piszesz?
EOS i jego klony, może Tron, ale powstają też nowe, czyli bardziej na pierwszy ogień EOS. Tron inspiruje się EOSem, oparty jest konsensus wymyślony przez twórcę EOSa. Powiem Ci, że masz dosyć fajną wiedzę i chętnie bym się z Tobą powymieniał tą wiedzą i porozmawiał na ten temat. Dobra, idziemy sobie, słuchajcie, do tego. Kryzys a Bitcoin. Ostatnio jakby tematy kryzysu zostały trochę przygłuszone przez palące się lasy Amazonii, więc nie ma już tego strachu na temat kryzysu, jest natomiast większy strach na temat tego, że zabraknie nam tlenu. Jednak jedna sytuacja i druga sytuacja jest dla nas bardzo niebezpieczna. Jedna ze względu na to, że pod względem ekonomicznym możemy mieć duży kryzys, który spowoduje, że nie stać będzie nas chociażby na leki, na życie i na funkcjonowanie. No i automatycznie, jeżeli się nam zabraknie tlenu, no przez co nie będziemy mieć pieniędzy, żeby można było sobie chociaż kupować jakieś oczyszczacze powietrza, no to generalnie umrzemy. Więc suma summarum dwie złe informacje. Natomiast jeżeli byśmy mieli porównać sobie tutaj teraz kryzys a Bitcoina, bo jest to bardzo ciekawa rzecz, to bardzo często w 2017 roku się mówiło, że w momencie, kiedy nadejdzie kryzys w 2020-2021 roku, to będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że to Bitcoin będzie tą walutą, tym dobrem, w którym ludzie będą przechowywać swoją wartość, swój majątek ze względu na strach związany z utratą wartości walut lokalnych albo no, międzynarodowych, chociażby tutaj mowa o dolarze. I oczywiście w przypadku samego kryzysu, jeżeli mówimy o kryzysach lokalnych jak Wenezuela, jak nie wiem, niektóre państwa w Afryce, to ma to jak najbardziej sens. Jednak w przypadku samego Bitcoina to nie będziemy mieć tutaj takiej sytuacji, że i w samym takim globalnym, że wszyscy będą uciekać do tego Bitcoina, ponieważ jednak jeszcze świadomość na temat tego, czym ten Bitcoin jest zbyt mała i to wygra złoto, wygra srebro, a nie wygra Bitcoin, niestety. Ale pytanie jest inne. Czy Bitcoin wzrośnie podczas kryzysu? No bo trzeba obserwować cenę złota, bo dzisiaj cena spadła, więc może ten kryzys na razie odłożono. Ja uważam, że jakby jeżeli chodzi o temat samego złota, nie będę że aż tak dużo na temat tego mówił, ale powiem to, co uważam za stosowne w swoim przypadku, że dużo państw spowodowało, że zrobiły pompkę na złocie. To inaczej tego nie można nazwać. Oczywiście jakby rosnące ceny złota, coraz mniejszy popyt na nowe samochody, zbliżająca się bańka nieruchomościach, która już w Kanadzie już istnieje, to może łącznie spowodować, że to walnie i padnie. Jednak sumarycznie mówiąc, na temat tego, czy Bitcoin będzie obrońcą przed kryzysem i jakby taką tarczą przed kryzysem dla inwestorów, nie sądzę. Na pewno nie tym razem, może i następnym razem, ale na razie jeszcze jest długa droga. Długa droga dlatego, że chociażby wracając do przykładu Portugalii, która zniosła nam podatek VAT podczas handlu Bitcoinem, zapłaty Bitcoinem za towar, to chociażby w przypadku Portugalii bardzo możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się dosyć duża ilość przedsiębiorców, którzy będą wprowadzać jakieś lokalne bramki płatnicze, znaczy będą korzystać z jakichś lokalnych bramek płatniczych, jakichś rozwiązań płatniczych do swoich sklepów, po to, żeby można było przyjmować te kryptowaluty w bardzo prosty sposób, no bo nie ukrywajmy, że mało osób jednak wie, w jaki sposób się tym posługiwać i jak to obsługiwać. No ale patrząc na pod względem całego świata globalnie, to Portugalia jest takim małą kropką na tym świecie, no i potrzebowalibyśmy takich jeszcze 100 Portugalii, aby jakby świadomość na temat i korzyści płynące z Bitcoina, czyli mówimy tu o państwach, które mogłyby wprowadzić taką ulgę podatkową, co w naszym przypadku jest nierealne w naszym państwie przez najbliższe, jeszcze następne wybory pewnie, no to
To niestety raczej nie będzie aż takiej dużej świadomości. O złocie wie każdy. O Bitcoinie wie co, nie wiem, może 1000 osoba w Polsce. To jest bardzo ważna rzecz. Z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że wiele osób ma gdzieś kryzys i wiele osób nie zdaje sobie z tego, że to jest kryzys. Po prostu żyją w swoim konsumpcyjnym świecie, w którym nie patrzą na problemy związane z jakąś problemem utraty płynności w przyszłości, nabijanie się ogromną ilością kredytów, kupowaniem, nie wiem, są takie przypadki, to jest z całym szacunkiem dla Warszawy, ale patrząc po młodych ludziach w Warszawie, którzy zarabiają, czy chwalą się na przykład, to jest właśnie taki trochę, i to za granicą też funkcjonuje, to co zauważyłem, że wiele osób żyje ponad stan i to bardzo ponad stan. Nieważne, że ty zarabiasz, nie wiem, 3000 zł netto, to kupujesz telefon za 10 klocków, dodatkowo musisz mieć ciuchy za kolejne 10 klocków, zegarek na ręku za jakieś 5000 zł i jeszcze najlepiej fajną furę w leasingu wziąć albo w długi termin, no bo długi termin daje ci tą możliwość, że jeżeli nie jesteś aż tak mocno wydolnościowy pod względem swojej firmy albo nie masz swojej firmy, no ten długi termin cię jeszcze jakoś ratuje i pakujesz kolejne kredyty konsumenckie, potem robisz nic innego jak konsolidację tych kredytów i się napędza. No ale jest postaw się, zastaw się, masz nowe Audi albo nowe BMW albo jakąś tam inną fajną furę z wysokiej półki, plus masz super iPhone'a i tak dalej, no i Maca. A w lodówce bida piszczy i nie ma co do garnka wrzucić. No i jak już jesteś w restauracji, to robisz sobie 30 zdjęć i je nic innego nie robisz, jak przez te 30 dni potem na Instagramie wstawiasz z każdej innej pozycji to zdjęcie, albo za, nie wiem, zatrudniasz się jako kelner i przed wydaniem jedzenia po prostu robisz zdjęcie i pokazujesz za każdym razem, jak to jest fancy. No ale, no niestety, ale to jest smutna prawda o życiu ponad stan. Dokładnie. Tak niestety to wygląda. Więc pamiętajcie, że jakby w czasie kryzysu i nawet nie w czasie kryzysu warto jest kumulować pieniądze i jakiś tam... Ale to różnica. A ja myślałem, że będzie kryzys i już fajki rzuciłem. Ale to już różnica, jak kupujesz kasę... No właśnie. Ja jeszcze fajek nie rzuciłem, ale się do tego... No i fajki w sumie w czasie kryzysu no warto nie palić, bo to jest kolejny... W ogóle palenie papierosów jest durnym wydatkiem. Generalnie w ogóle każdorazowe wydawanie pieniędzy na głupie rzeczy jest głupie. Ale pamiętajcie, że nieważne, czy to jest kryzys, czy to nie jest kryzys, to powinniście mieć jedną ważną świadomość tego, że zawsze trzeba kumulować pieniądze, a nie tylko te 2-3 miesiące przed kryzysem, bo może nie zdążysz skumulować na tyle pieniędzy, że ci one wystarczą podczas kryzysu. No i jeżeli macie jakieś pytania, moi drodzy, Bitcoin, zapomniałem o Bitcoinie. Słuchajcie, pamiętacie jak tydzień temu, bo to tydzień równo temu, rozmawialiśmy na temat tego, ile ten Bitcoin może kosztować i ile możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o cenę. I tak jak Wam mówiłem, to było gdzieś w okolicach, no gdzieś tutaj gdzieś to było, gdzie mówiłem, że no tutaj gdzieś był Bitcoin, to było na jednodniowej świecy, więc sobie wrzućmy sobie tą 4-godzinową świecę. To mieliśmy, żeby sobie to sprawdzić, słuchajcie, żeby sobie sprawdzić, to mieliśmy 22. To jak mieliśmy 22 i w tym momencie, słuchajcie, dzisiaj tylko niestety dwie osoby, kto pierwszy, ten lepszy, kto dwie pierwsze osoby, które podadzą adres swojego Litecoina, to dostaniecie Litecoina. Jest już Kryptodarek i Northrop. Super, słuchajcie, Piotr Sobiecki, niestety, Juliusz, nie tym razem, słuchajcie, ale Wam się udało, ale widzę, że już w schowku skopiowany normalnie adres Kryptodarek i Northrop. Northrop chyba to by się, no dobra, widzę, że są opóźnienia, bo zaczyna być napływane. To nie będę, tylko wygranych pokazuję portfele. Piotr Sobiecki jest trzeci, Juliusz Matłosz jest czwarty. A i jeszcze jedna rzecz, zanim sobie przejdziemy do tego, to jeszcze rozstrzygnięcie jednego konkursu, słuchajcie, bo zapomniałem, w tamtym tygodniu było do wygrania też, do wygrania trochę było bita, bo było po 50, słuchajcie, bo 50 po 50 tysięcy satoshi. Więc tylko gdzie miałem to? Dobra, więc tak, ogłoszenie jest następujące. Jeżeli chodzi o osoby spoza naszego tutaj community, to wygrała Agnieszka Zielińska.
podając 38162, czyli miała tam dokładnie. Potem był Adam Nalepa, dostałem takie wyniki, żeby nie było. I on miał 38347 i to jest wszystko, ponieważ dostałem informację od chłopaków z Bitcoin Tay, że mam 5 osób z Facebooka. Powiedziałem hola hola, ale mają być 3 dla moich ludzi tutaj z YouTube'a, więc żeby nie było jaj, więc tak długo trzymałem ludzi w napięciu. LTC umiera, ale LTC nie wiem, czy umiera, słuchaj, no a LTC jest generalnie super narzędziem do przesyłu środków. I teraz jeszcze 3 osoby powinienem wyłonić wśród tutaj was, którzy dawali te informacje, ale nie dostałem jeszcze tych informacji, słuchajcie, więc można powiedzieć, że te informacje podam w opisie zaraz po live, bo nie uruchomię teraz maszynki chyba do wybierania. Jeszcze sobie sprawdzę, dajcie mi sekundę, może mi się to uda i zaraz przechodzimy jeszcze do analizy, bo to oznacza, że jeżeli ktoś z was w tamtym tygodniu dał komentarz, to mogą zgarnąć jeszcze dodatkową kasę i to dużą, bo w postaci 50 tysięcy satoshi. Dobra, okej. Okay. Jaki był najbliższy wynik? Najbliższy wynik, przejdźmy sobie. Pach, pach, pach. Było 38162. Było chyba najbliższy, był tak. 38162 według Coxy. 38 000, dobra. Teraz sprawdźmy. Cena USD, sprawdźmy sobie na sztoku, USD do PLN, USD do PLN, szybciutko, tu sobie sprawdzimy USD do PLN, bo musimy to przeliczyć, jeszcze sobie wrzucimy, tutaj czekajcie, wrzucę sobie pełny opis, znaczy pełny widok, przechodzę sobie do tego wideo naszego, czyli 95. Dobra, mamy tutaj ceny i musimy teraz sobie dwie ceny tu przeliczyć po prostu, czyli mamy tak, mamy tutaj wasze wartości, tu sobie to skopiuję, jeszcze sobie wrzucę tutaj, czekajcie, losowanie YouTube, choć nie będzie nam to potrzebne. Dobra, tydzień temu, sprawdzając sobie na wykresie jednodniowym, tydzień temu, czyli 22, mieliśmy cenę, no pokaż się, 22 mieliśmy cenę 3,79, dobra, przeliczmy sobie 3,79, Wow, słuchajcie, prawie się przestraszyłem, że mi audycja zdechła. Dobrze, że jestem. Wcisnąłem nie kalkulator, tylko inny przycisk. Dobra, 3,79 i teraz sprawdzamy sobie z wami tutaj teraz. 3,79 razy cena Bitcoina była 38 162. No to trochę będziemy mieć roboty. Tu daleko. Audytoras. To na pewno zgarnąłeś. Możemy sobie jeszcze przeliczyć razy 12 500, to nie będzie. 10 150. No tutaj 10 150, to też nie będzie. Ale no, Piotr Sobiecki, drugie miejsce. No i Damian, czyli mamy, słuchajcie, nie, tutaj mamy 38, czyli tak, Autorytas, Damian
i Piotr Sobiecki. No to można by powiedzieć, że Piotr Sobiecki, zostałeś uratowany. Słuchaj, powiem ci szczerze, że przestraszyłeś się, że ci się nie udało, a dzisiaj się właśnie udało zarobić 50 tysięcy satoshi, więc można powiedzieć, że zgarnąłeś zajebistą nagrodę. Więc przechodzimy sobie teraz do wykresu. Mam nadzieję, że się cieszysz. Napij się za wygraną. Ja też się napiję za twoją wygraną. Dobra, idziemy sobie do wykresu szybko Bitcoina. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to jakby cały scenariusz tego, co wam powiedziałem, że czekamy sobie, ja czekam rzeczywiście na tą cenę 9000. Mówiłem, że 9400 nawet będę zadowolony, za 9400 będę zadowolony, żeby kupić. Jednak wydaje mi się, że jeszcze apetyt jest dosyć duży, patrząc dalej, bo ja mówię, ja sobie bardzo mocno biorę pod uwagę MACD i MACD, które już myślałem, że się w tym miejscu zacznie przebijać, idzie dalej, więc czekamy dalej kurczliwie na 9000, a jak nam spadnie 9000, to nie ukrywam, że będę skakał z radości, będę czekał dalej. Jednak cena 9400 jest już ciekawa, ale cena 9000 będzie zdecydowanie jeszcze bardziej ciekawsza. Słuchajcie, to by było, moi drodzy, wszystko w dzisiejszym odcinku. Zadawajcie pytania i piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście na jakiś temat porozmawiać na samym końcu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie znać. Jeżeli nie, to będziemy już tu właśnie powoli kończyć, bo już się robi 21:09. Ja wam dziękuję serdecznie za obecność. Mega super, cieszę się, że was było dzisiaj tylu i tak fajnie jakby prowadziliśmy fajną dyskusję. Jaka cena ostatecznie Bitcoina? No, była już cena Bitcoina, a jaka kiedy będzie? No generalnie, jeżeli chodzi o cenę ostateczną Bitcoina, to wam polecam jeszcze odcinek analizy technicznej Arka, który był wczoraj, i naprawdę się wróżenie z fusów sprawdziło, więc jest to fajna rzecz. Jak mam wyjaśnić? To jak skończę live'a, to będziesz mógł sobie odtworzyć, bo nie będę powtarzał dwa razy i w ten sposób to robił, ale po prostu powiedziałem, czekamy na 9060, to jest taki mój pomysł i na pewno gdzieś przy tej cenie będę myślał o już poważniejszych zakupach. No bo trzeba kiedyś w końcu kupić. 8,5 tysiąca to też jest to. Obstawiajcie w komentarzach. Może jakąś nagrodę sypnę za tydzień, może w postaci jakichś fajnych, ciekawych tokenów. Nie tylko w Litecoinie. Może czas na zmianę na Litecoina. Piszcie, w czym może byśmy robili giveaway'e. Może w Tronie, może w czymś innym. Dajcie znać. A czym więcej napiszecie takich propozycji i wygra jedna, najważniejsza, taka najczęściej wybierana propozycja, to przejdziemy z Litecoina na coś innego. Może w Liska byście chcieli, ale nie wiem, czy ja chcę Liska, ale zadaję wam pytanie, dajcie mi odpowiedź i jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę i dodatkowo, w Ethereum nie będę, mogę w Wavesie, super sprawa, na pewno nie będę dawał Ethereum, bo nie na tym rzecz polega, żebym połowę tego oddawał w sieci, chodzi o to, że wolę wam dawać, nie? W Banano albo w Tronie. No dobra, słuchajcie, piszcie to nie teraz w czacie, tylko piszcie w komentarzach pod tym wideo. Ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. To był 96 odcinek. Nie zapomnijcie, że za tydzień widzimy się we wtorek na Facebooku na Koksi. Razem z Majkiem Satoshim prowadzimy właśnie live, w którym też będziemy fajnie dyskutować na temat ciekawych wydarzeń. Ja będę na pewno, wchodźcie na naszą grupę na Facebooku, bo ona jest grupą otwartą, ale to dalej jest tylko taka grupa na Facebooku, gdzie dzięki czemu będę mógł zrobić jakiegoś live'a i pewnie zrobię jakiegoś live'a z przemyśleniami, ponieważ jadąc teraz do Włoch, bo jadę znowu do Włoch, tylko teraz na samo południe, czyli aż mega na południe, bo do Sardynii, będę testował i sprawdzał, ile tam realnie będę mógł zapłacić za pomocą Bitcoina lub jakiejś innej kryptowaluty. I jakieś tam wnioski wyciągnę. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda coś kupić za bity. No to do wtorku, miłego wieczoru, trzymajcie się, hej!